Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K22 My Career. W poprzednim odcinku oczywiście graliśmy z Pistons, gdzie tutaj wygraliśmy 115-99. Zdobyliśmy 42 punkty, CO4 zbiórki, 10 asyst, 8 celnych trójek. I dzisiaj mamy mecz z San Antonio Spurs. Spurs są na trzecim miejscu, w sensie nie zauważyłem, więc no to jest potencjalne, może być nawet rywal w finałach konferencji na przykład z nami, jeśli oczywiście obydwie drużyny i my i Spurs tam dojdą. I w sumie możemy już przechodzić do tego meczu. AT&T Center, więc oczywiście gramy na wyjeździe w tym spotkaniu. Hey guys, what's up? It's Corey here from Circulate. I've been checking out all you guys' jersey designs and I can't wait to pick a winner. Season 7 is the return of heroes and the return of some fun events. This weekend, the Concha Del Mar is celebrating finishers, and you can earn either double or triple XP. Meanwhile, the city hosts the Adidas Basketball Open Run. If you want rewards, you'll have to beat all four Adidas teams. Next weekend, the Concha Del Mar hosts Fire and Ice, where you'll either be on fire in takeover mode or ice cold. And in the city, head to the event center for TKO. I będziemy się przenosić powoli do San Antonio, gdzie oczywiście spotkamy nie rozegrani, tak jak właśnie tam widzimy. San Antonio oczywiście wielokrotni mistrzowie, pięciokrotni dokładnie. Wszystkie te tytuły, jeśli się nie mylę, to wygrali, gdy na przykład właśnie był Tim Duncan, oczywiście, czyli jeden z najlepszych, jak nie najlepszy power forward w historii NBA. I na przykład Tony Parker oczywiście, czyli też jeden ze świetnych point guardów. Yusuf Nurkić tutaj przed Trail Blazers. Widocznie, no to dobra. To jest jakaś zmiana zdecydowanie. Nie zaczynamy od celnej trójki. Primo tutaj jest, Joshua Primo to jest chyba najmłodszy zawodnik w NBA w rzeczywistości. Jeszcze oczywiście, bo za niedługo będą wydraftowani za niecały miesiąc nowi zawodnicy. Nurkić teraz dobrze, ale jednak nie kończy. Jamal. Dobrze, rzuciliśmy, bo miałem właśnie mówić, że żałuję, że nie wcześniej próbowałem, ale udało się ostatecznie. I mamy teraz pierwsze punkty z midrange'a. Nie mamy chyba Dejante Mareya, tak to wygląda. Wiesz, właśnie Joshua Primo w backcourcie z właśnie tym zawodnikiem, którego ja kryję. Sama nić, nie trafia. Marej zbiera piłkę. Jokić. I nie kończy niestety akcji. Sama nić tam dobrze w defensywie. Cage, to jest ich zawodnik, on jest, widzę, tutaj ma jakby zawodnikiem, który potrafi te trójki rzucać w miarę. Aj, to jest strasznie właśnie, to mi zawsze brakuje tego chyba najbardziej pod względem tych rzucania trójek, właśnie, że żebyśmy potrafili praktycznie, jeśli już jestem jednym, to naprawdę mamy najlepszy sezon pod względem celnych trójek, to teraz musi być trójka. No i właśnie to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. To są open trójki, które powinien mój zawodnik bez problemu rzucać, a nie trafia. No i to jest właśnie, to mi się podoba. No dobra, musimy troszkę właśnie teraz już. Udało się wykończyć, pokazał właśnie, że zawodnik tutaj siłę. Jokić niestety fauluje ostatecznie i rzuty wolne dla Spurs. Cage z rzutami wolnymi, 13 punktów średnia w tym sezonie, więc nie najgorzej. Nie wiem, czy on jest rookie, tak możliwe, że być, możliwe, że jest właśnie rookie. I tu też trafiamy, to jest właśnie precyzja do końca. Mamy 6 punktów.
sama nić. Cage. Nie znam go, ale widzę właśnie, że on potrafi rzucać te trójki, więc wolałbym go nie zostawić tak otwartego. Johnson. Keldon Johnson. Musi już rzucać, nie będzie rzucał. Podał do Cage'a. Cage nie trafia. Jokic, oddajemy do Jokicia i mamy pierwszą asystę w tym spotkaniu. Aj, za późno, tutaj do Cage'a wskoczyłem. Jokic. Rzuca, trafia, ładnie to zrobił Jokic. Primo. Podkorzy jeszcze oddaję do Gage'a i mamy piłkę. Jamichael Green rzuca i trafia. Powiem szczerze, że się spodziewałem, że nie trafi, ale bardzo dobrze. Mamy trzecią asystę już i chyba można trzecią asystę z rzędu. Teraz nagle kryjemy Nurkicia. Nie podoba mi się zbytnio ten pomysł, bo tu będzie to wykorzystane, zaraz czuję. Ale nie uda się. Michael zbiera piłkę. Źle to wyszło, bo jednak myślałem, że ktoś tu wejdzie w środek. Ale mam za to trójkę. 9 nasz punkt. Pierwsza też chyba trójkę, którą trafiliśmy. I time odbiorą Spurs. Nie najlepsze teraz minuty. Początek w miarę był równy, albo już potem uciekliśmy. Nie wiem, w sumie się nie dziwię po części, że Greg Popovich już nie jest ich trenerem, bo jednak przez wiek. I mam tu jakiegoś nowego trenera, którego nie kojarzę, pewnie stworzony. Mo Bamba u nich gra jako rezerwowy center. Derek White wrócił do nich, znaczy nie wrócił, tylko w sumie on od początku tutaj jest. Jest Andre Drummond, więc naprawdę mają, chyba że Mo Bamba gra jako power forward. Nie wiem, jak oni to robią. Highland wybiera piłkę. Czy Mo Bamba nas kryje? Nie udało się tego zrobić tak, jak chciałem. Miałem nadzieję, że bardziej pofrunie trochę naprzód. Devin Vassell nie trafia. Waters zbiera. Jokic pyta na piłkę. Uciekliśmy tutaj Drummondowi i wykończyliśmy akcję. Rzuca Keldon, ale jest sfaulowany przez Watersa i będą wyrzuty wolne teraz. Pierwszy niecelny, drugi już celny. Źle zrobione to, ale była zawsze nadzieja lekka, że może przez ten takeover się uda jeszcze trafić. Foul? Out of bounds. Dobrze, czyli mamy piłkę. Teraz. Nie udało się, pomimo że był właśnie. Wiem w miarę po tym, jak czy powinno się udać przez tak szeroki ten pasek. No i był szeroki. No i szkoda. Czyli trafiamy. Celność tych trójek nie jest za dobra właśnie jak na razie w tym meczu. Łatwo też chodzimy pod korzeń, nie próbuję z tą trójką nic. Ładnie tutaj uciekł, nie rzuca jednak. Jokic, szkoda, że nie skoczył do
White'a. To mnie dziwnie bardzo, że nie skoczył. Spróbuję jeszcze jedną trójkę, póki mam tego takeovera. I teraz mamy 16 punkt w pierwszej kwarcie, w ogóle to zauważyłem. To jest bardzo dużo. Drummond trafia. Aj, to jest tak blisko było, ale nie ma. Derek White. Zbieramy piłkę. Jokić. Waters może wykończy. Oj, ciężko będzie właśnie przez to, że on tak za dużo czekał. Za długo znaczy czekał po prostu. Drummond trafia, 20 sekund do końca. Szkarze. Te właśnie cofnięciem się, te trójki to jest coś, co jest naprawdę ciężkie dla mnie i zawsze to jest trudne trafienia. Ten step back three. Coś na przykład Harden prawie praktycznie opanował do perfekcji, można tak powiedzieć. Też mam drugą kwartę, wracamy tutaj. Pytanie pod koniec. Tak, i przegrywamy. Bardzo ciekawe, że przegrywamy. Nie spodziewałem się, że będziemy właśnie wracać do przegrywania. Sama nić. Nie trafiam. Udało się do Jokicia jeszcze. Jokic oczywiście z Cage'em nie mógł mieć problemów. Sama nić. Jusuf Nurkić. Sama nic się rzuca, nie trafi. Właśnie jeszcze jak idzie, to szybko zbiera. I to jest piękne. Catch and shoot, trójeczka od razu. Celna, super. Jeszcze nie, mam piłkę ostatecznie. Zablokowany niestety przez Bambę chyba. Faul z Michaela i rzuty wolne dla Cage'a. I drugi niecelny. Aj, do Watersa to miała piłka pójść, ale za słabo pytałem. Jokic. Michael. I to jest celna. Kolejne dwa punkty w tym wypadku. Primo. Rzuca, nie trafia, Jokic zbiera jednak. Myślałem szczerze, że tam w Narkicie może być w lepszej okazji. I faul Bamby. I dwa rzuty wolne celne, 21 nasz punkt. Faul. Troszkę prosty. A jednak już mają rzuty wolne, ja nie wiedziałem w sumie. To szkoda, to nie faulowałem tylko. Pierwszy celny, drugi. Już też celny. Myślałem, że już może nie uda się.
I faul primo. Nie, Cage to jest Cage. Shooting for Denver. Mam jak na razie remis 46 do 46. I trafił jeszcze tutaj do końca tutaj primo. Jakoś, nie wiem, mi się wydawało, że nie wyśledzam jeszcze, ale widocznie musiałem wyjść. Primo. Keldon Johnson. Trafię, więc pewnie będę prowadzić po pierwszej połowie. Mamy 25 punkt. Joshua Primo i trafia, a to nie było akurat za 3. Jokic, Murray i mamy trójkę. Jeszcze piłka Spurs na 2 sekundy do końca. Najpierw będzie trzeba kryć, chce potrafią dobrze za 3 rzucać. Primo. Kończymy pierwszą połowę. 53 do 50. Dużo warto punktów, bo 25 po pierwszej połowie, ale niestety najważniejsze jest to, że nie wygrywam jak na razie. Między drugim mecz rzędu szykuje się dość zacięty ze Spurs, tym razem ostatnim razem oczywiście z Pistons. No ale trzeba było się spodziewać, bo jednak właśnie Spurs trzecia drużyna na zachodzie. Primo. Jokic, świetna defensywa. Jeszcze piłka niestety Spurs, jeszcze jakoś Green ostatni dotykał. Primo musi już rzucać, rzuca jeszcze, Jokic zebrał teraz. Szybko podanie do Greena i dobra akcja. Jesteśmy pierwsi w wszystkich lig w sumie w asystach na mecz, ogólnie drużynowo, więc to też pokazuje, że jak właśnie, co jest może też kluczem do sukcesu naszego dużego. Primo kończy tę akcję. Jokic jeszcze zabrał piłkę, faulowany i jeszcze szansa na punkty, szansa na remis. I oczywiście wiadomo było to, że Jokic trafi. Tylko Green praktycznie jest takim zawodnikiem, który bym powiedział, że rzuty z wolnych to nie są pewniaki prawie. Primo. Fadeaway rzuca. Nie trafia. Jeszcze Michael zbiera. I to jest no nie no, to mnie tak denerwuje naprawdę, bo to jest tak według mnie szczerze nierealne. Zawodnik na takim poziomie, jeśli chodzi o celność, jeśli chodzi o rzucanie za 3 praktycznie, ma lepszy sezon od najlepszego zawodnika w historii pod względem rzucania za 3, czyli od Stefa. I nie potrafię często rzucić taki open free. To mnie naprawdę tak denerwuje takie rzeczy. Green jeszcze wykończył pięknie. Nurkić, trafia.
Dopiero 4 punkty Nurkicia. Spodziewałem się, że mógł mieć trochę więcej. No i to trafiamy. Było to za 2, ale trafiamy. Udało się właśnie to, że Cage albo Primo już nie chyba Cage już skrył. Troszkę właśnie został za daleko, więc mogliśmy sobie rzucić Keldon Johnson za 3 i trafia. I teraz trójka chyba. Tak, teraz trójka, świetny początek po tym timeoucie. 30 już nasz punkt. Jokic out of bounds i nasza piłka. Jakub Poulter, nie pamiętam już dokładnie jak to się czyta. Poulter? Nie pamiętam jak się to czytało. 80 do 72 prowadzimy jak na razie. I teraz jeszcze rzut wolny dla Josha Harta. Nie trafia niestety Hart. Johnson nie trafia, ale jeszcze jest tam niestety Draymond, żeby wykończyć. Jokic. Ciężko było to do wykończenia, bo praktycznie trzech zawodników ukryło i właśnie nie dał rady tym razem. Devin Vassell. Teraz nie najlepiej właśnie Draymonda, Clay Merrill. Mo Bamba. Rzuca w Devin Vassell i trafił jeszcze jakieś to za 3. Jokic. Aj. Dobra, jeszcze zebrał. I to jest najważniejsze. Jeszcze dał radę zebrać, mamy punkty. Keldon Johnson. Mniej niż minuta już. Mo Bamba niestety to kończy. Jokic i mamy 8 asystę i mamy 54 punkt. A nie wiem, czy to był dobry ostateczny pomysł. Był prawie dobry, gdyby nie to, że Draymond jeszcze zabrał. Jest trójka celna, nie spodziewałem się szczerze, ale udało się jeszcze. 20 sekund jeszcze mają Spurs. Ja faulowałem? No jak? Nie, ja faulowałem. Nawet go raz klikałem, ale wtedy nie faulowałem go i on przebiegł i ja nic nie dosłownie klikałem. I jakoś faul niby. Primo już musi rzucać. Trafia, to było chyba za 2. Tak, to było za 2. Aj, było blisko, było bardzo blisko. Już ta piłka praktycznie była w obręcze, wypadła. Asysta meczu to będzie może nasza? Nie, będzie to Mareja do nas. Zaczynam ostatnią fartę. Ma przewaga 4 punktów. Dużo wolnego miejsca, bo więc mogliśmy trafić
z midrange'a, 35 punkt. Derek White trafił, jeszcze trafił. Aj, nie wiem, Primo chyba nas zablokował, znaczy nie zablokował, tylko powstrzymał po prostu, krótko mówiąc, przed rzuceniem. Nikt nie dał rady tam pójść do Derricka White'a, to chciałem na Primo się skupić, ale no, nikt nie poszedł właśnie do White'a. 89-89, mamy remis. Jamaikal, tylko wykończyć i robi to. Pięknie. 91 punktów. Kryjemy teraz właśnie Mobambę. Ale teraz do końca z Derrickiem White'em. To była świetna decyzja, żeby się na nim skupić. Michael. Aj, nie udało się. Jakoś chciałem wymusić faul tam. Bierzemy timeout. Michael rzuca, trafia pięknie, ważne punkty, bo mecz jest naprawdę zacięty. Primo. Cage jeszcze. Dobrze, Jokic zebrał. I mamy trójkę. 8-0 w ostatniej minucie i 20 sekundach. I Jokic z biurka. Michael i po raz kolejny trafiamy. 10 teraz 0 w ostatnich prawie 2 minutach. Nurkić, Bamba, Primo, Cage i trafił jeszcze. To był taki wymuszony, niestety niedobra decyzja z tym rzutem. Jeszcze Mobamba bez problemu to trafił. No, grają teraz bardzo wysoko, bo grają właśnie z Nurkiciem, czyli z Bambą, dwóch centerów i jeszcze power forward Samanić, więc no, grają naprawdę wysokim ustawieniem. No i właśnie tych dwóch małych gardów, dość małych, znaczy tak troszkę się wydają, aby byli mali, czyli Primo i oczywiście jeszcze Cage. Jeszcze do Jamaikala i Jamaikal trafia, mamy double-double po raz kolejny w tym sezonie. Nie wiem, czemu Nurkić robi takiego fadeaway'a, to nie miało zbytnio sensu, gdy miał taki miss matchup. Nie trafia Green, to byłyby potrzebne punkty. Cage trafia, nie skoczyłem do niego.
Oj, ten Cage teraz świetnie przeciął to podanie. Zacząłem się trochę taktyczny faul, żeby jednak tą kontrę ich uspokoić. 3 minuty do końca time od Spurs. 5 punktów tylko tracą. Jesteśmy zawodnikiem tego meczu. Chyba nie można się dziwić. 40 punktów, 10 asyst. No i wracamy na ostatnie 3 minuty. Jokic teraz świetne przejęcie piłki. Nie wiem, jak to się jeszcze nie udało trafić. Ja byłem już wcześniej pod koszem. Johnson naprzeciwko Michaela przy piłce Primo. Johnson nie trafia, Michael zbiera. Jamal teraz pod kosz jeszcze. Obamba nie przeszkodził mu. Timeout Spurs na 2 minuty i 22 sekundy do końca. Rzuca Keldon Johnson, Jokic zbiera. Nie udało się niestety. Sama nić, łatwo trafia. 5 punktów do przewagi tylko mamy. Do końca minuta 40 sekund. Nie dałem rady wykończyć. To było praktycznie pewne, żebym wykończył. W tym meczu zawsze się udawało. Johnson za 3 i 2 punkty przewagi. Na minutę i 30 sekund do końca. Nie ma tej trójki, którą myślałem, że możemy już tu trafić. Samanić i nie wiem co zrobił. W takim momencie próbował zrobić charge, offensive foul, wymusić Greenback, tak, no to nie wiem, czy to był dobry moment. Teraz by było lepiej próbować do końca kryć. Jamichael, może jednak wycofanie, to musi być trójka. I to jest trójka. Bardzo, bardzo ważna trójka. Świetna defensywa, Jokic zbiera. Jamal trafia, no i to jest 2 trójki z rzędu trafiliśmy i bardzo, bardzo to były ważne 2 trójki, bo może nawet na zwycięstwo to były te trójki. Teraz właśnie ta trójka Jamala może była na zwycięstwo. Primo jeszcze. I teraz zaczynam się powoli faule. I mam już te rzuty wolne. I mam 45 punkt. Drummond łatwe punkty.
Aj, próbuję troszkę im uciekać, tak? Nie udaje się. Już widzę, że rezerwy weszły. A jeszcze biorą time od niej już po co? No w sumie, żeby zacząć jak najbliżej. Po to biorą timeout. McDermott nie trafia. Jedna trójka, 50 punktów. I czemu nie? Mówię tak, tak często będę robił chyba. Po części to może nie jest, nie wygląda dobrze, próbuję jeszcze rzucać i grać w takim momencie, ale jednak jak 3 punkty zostały do trójki, znaczy do 50 punktów, no to myślę, że troszkę byłoby głupio nie próbować, zwłaszcza, że to jest, to naprawdę tylko jest granie. A w sumie nie wiem, czy by też ktoś nie chciał spróbować, aby miało 3 punkty mu brakowało i by nie miała przed trójkę rzucenia możliwą, czy by nie rzucił. To było nasze 65. zwycięstwo, jeśli nie mylę, meczów już naprawdę zostało mało do końca sezonu, a my dalej mamy szansę, żeby pobić rekord Warriors, najlepszy rekord w historii NBA. Czyli oczywiście 8 tylko porażek. Jokic jest właśnie na trzecim miejscu, chyba właśnie się przesunął, przed Embiida wyszedł, więc no, to pokazuje naprawdę, jak mocno mamy drużynę, ale Lakers też mają mocną drużynę, bo mają 5. Davisa, 9. Westbrooka i 10. Jamesa. Nie wiem, jakim oni sposobem nie radzą sobie za dobrze, nie wiem, prawda? Widzę, że tutaj ten właśnie rookie Spurs jest 5. w głosowaniu, Cage, więc no to nie jest naprawdę nie taki zły. Progression jeszcze teraz, nie pamiętam co za nią zędowałem, chyba midrange'a polepszyłem. Ball handle już nie damy rady, ale jeszcze pass accuracy daliśmy radę. Kolejny mecz z Kings, Ball Arena. Czy my graliśmy z Kings w Ball Arenie? Mecz w Golden One Center to nie to. Tutaj mecz w Ball Arenie, który był na pewno symulowany, więc ten mecz sobie w Ball Arenie zagramy. Więc oczywiście na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!